Dobra, ja chcę do krypty. Partiatik! Live. Wyjdę stąd. Z wioski. Podobno gdzieś jest krypta. Też może najpierw pójdę do karczmy. Czekajcie, to zróbmy. U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. Na wiosce Wiedźmin Lubiany, w mieście mniej. Ty, tu w nocy będą potwory. Trzeba pospać. Czy oni mieli ognisko tam? Nie było chyba. Do karczmy wrócić, pospać. Ty, co jest? Co tu takie tanki jest? To jest na miecz stalowy? Tego też mieliśmy trochę zabić, nie pamiętam ile. A co będzie w Laglu w nocy? Han. Jaki Han? Co to w dupę jest? A to jest widoczne bez żadnego tego sprzętu? Ty, ciekawa. W jakich godzinach to jest? Nie, to niemożliwe. Gdzie troll? Jest most, musi być troll. Tak już jest w wiedźmińskim świecie. Ale trolla nie ma. Witajcie, panie. Daruj sobie tego pana. Jestem Geralt. To zaszczyt dla mnie, pa... Geralt. Jak sobie radzisz z łukiem? Najlepiej we wiosce. Trafiam w jabłko z 50 kroków. Świetnie. Słucham. Co za pytanie było? Nie chcesz zostać budowniczym jak ojciec? Raczej nie. Wiecie, panie, to znaczy Geralt. Jak ojciec remont zrobił w chałupie, to drzwi się nie domykają. Po schodach nawet kot się boi chodzić. A jak pada... Wystarczy, rozumiem. Zresztą. Ja z łuku wolę strzelać. Kiedyś pojadę na turniej do Wyzimy. Mam nadzieję, że ci się poszczęści. Słucham. Bywaj. Dobra, pogadajmy ze starym. Witajcie, panie. Dalej nie przejdziecie, most jest zniszczony. Znam się na tym, jestem murarzem budowniczym mostów. Nie wygląda na przeszkodę nie do pokonania. No, ale tam dalej nic nie ma, tylko lasy i łąki. Dziękuję za przestrogę. Może potrzebna wam pomoc Wiedźmina? Jesteście Wiedźminem? Tak się składa. Panie? Co panie? Ile potrwa naprawa? Jakiś miesiąc, jeśli te zatracone skrzaty nie będą przeszkadzać. Miesiąc? Widzę niewielkie pęknięcie. Nie tylko naprawię most, ale też poszerzę. Zrobię duchom rzeki prezent. Będą miały najwspanialszy most w Temerii. Ja potrzebujesz usług Wiedźmina? Dzieło mojego życia stoi na krawędzi niebytu, dobry panie. Ty jeden możesz odwrócić nienazwane fatum, odjąć memu sercu rozpacz. Co się stało? Miałem sen. Duchy rzeki, przepełnione rozpaczą, błagały mnie o pomoc. Mnie, pokornego sługę pani jeziora. Taki zaszczyt,
Taka szansa na pokazanie swego przywiązania i wierności zdarza się tylko raz w życiu. Oczywiście. Stary most, którym się zajmuję, przestał być używany i popadł w ruinę. Duchy przywiązały się do mostu i starego koryta. Poprosiły mnie, abym przywrócił dawny porządek rzeczy. Jak mogę pomóc? Wisi nade mną złe fatum. To, co zdołamy razem z synem w dzień zbudować, ktoś niszczy w nocy. Założę się, że to te przeklęte skrzaty. Co on pieprzy? Mogę ci pomóc, ale to będzie kosztowało. Mogę zaoferować ci 400 orenów, księgę o upiorach i królu Gonu lub pomoc mojego syna, świetnego łucznika. Proponuję ci jego pomoc podczas niebezpiecznych wypraw na pola. Ty, sam wybierz. Da się NPC-ta wziąć Udaj na pomoc? Udaj się do guślarki, która mieszka w wiosce. Tylko uważaj, to czarownica. Ja sam boję się do niej chodzić. Ona pewnie zna sposoby na odpędzenie skrzatów. Dobrze, pójdę do niej. Sam Monik. Duo z mamonem? W co? Nie, to jest słabsze. Czemu to jest takie w dupę tanki? Przecież to jest pet. Jazda. Jak jazda. Mam on takie coś chciał. Coś tu śmierdzi. Na pola mieliśmy iść. Co to jest? Ciekawe. Ciało leży tu od dawna, ale jakaś siła powstrzymała kości przed rozkładem. Co to w dupę jest? Trenuję. Klasik. Wilczki. XD. A one żyją. Czemu mam katany w Wiedźminie? No jak to czemu ja mam katany? Co za pytanie. Pytanie powinno być, czemu nie miałem katany? Czekajcie, my musimy iść może na pola, wejdziemy, prześpimy się, wrócimy tu dokończyć questa. Tak bym to widział. Witam. Czekajcie, co? A, bo to jest lokacja pomiędzy. Będą południce? 15:30 jest. Młyn. Strasznie tego dużo tu jest w tym rozdziale. Długi się zapowiada. Nie pamiętam, co ja miałem. O, jest ognisko. Nie pamiętam, co ja miałem zrobić nawet. Na razie bym wykonał
questa dla tamtej baby. Zobaczymy co dalej. Z jadarki bym zabił, bo to dwa questy naraz. One mają być tu gdzieś w nocy. O, krypta jest! O, w krypcie ma być boss. Dobra. Chciałem sobie wieśka 2 doinstalować, przejść, ale mi się wyłącza od godziny. Szukam rozwiązania. Rozwiązaniem jest Eneba i kupienie, a nie Zatoka Fez. Pomogłem, dzięki. Pytanie. O kurde. Oj. Nie. Idę stąd. Muszę najpierw wzmocnić miecz. Siku muszę iść, widzowie. Muszę iść tu do karczmy. Nie, karczma to była stąd. Siku idę. Szaj do butli. Nie, już pełno. Czy... Witam, Gerwand żywy. Może po drodze z jadarki jakieś będą, to zabijemy. Czyli tak, ja chciałem ulepszenie. O, i możemy chleb też oddać. Trzeba popatrzeć questy. O, z jadarki. Witam. O kurde, ale gruby. Czyli my tego musimy masę zabić, bo 10 i 9 na questa. Ja pierdziele, porypało ich chyba z tymi questami. Gitka. Nie czajmy się. I teraz stąd do karczmy.
Ulepszymy sobie trzema tymi mieczyk i pójdziemy do krypty. A może najpierw chleb oddać? Witam, Saturas. Aj, pierścionek. Słucha. Ta, mam dwa. Schowaj. Schowaj. Pierścionek miał być, ale jaki? No i właśnie. To jest pytanie, jaki? Z diamentem. Luj. To musi być z diament. Bo to najdroższy. To na ulepszenie wziąłem. I co jeszcze? Nic. To na srebrny. I idziemy się dymać. Chyba z nim miałem o czymś pogadać. Geralt? Tak nie, więc sprzedajmy mu tylko książki. Teraz do kowala. Ulepszymy miecz, pójdziemy do krypty, zabijemy bossa, oddamy. Najlepiej by było jeszcze pozabijać te zjadarki. Te główne, ile? 4. Nie wiem, czy one w nocy są, ale jeżeli tak, to też dobrze byłoby to zabić. To wypieprzę już. Tak? Z wioski dwie karty. Oby. Nie, on schowa miecz. Nie. A, dobra. Czekajcie, zapiszę. Ja mam tego boosta w ogóle od północy do 6. A, to jeszcze długo. Pytanie, czy kowal w nocy będzie chciał robić? Strażnik krowy. Siema, witam, jak tam wieczór mija? Właśnie powoli na chatę jadę, jeszcze tylko 7h? Kurde. Długo, witam. No gierka grana zarąbista. Tak? Dobra, czekajcie, zapiszę przed tym. Zobaczymy, jak to działa. Tak? Jak to zrobić? Jak się to robi? Te przekucie? Co ja mam zrobić? Co na... A! Powalenie 75%, obrażenia 45%. Git? Git! 1000, jop! Rogiet. Mamy to! Nowa broń. W sumie mało tych broni w tej grze, pewnie już nie będzie nic innego. Więc git. No dobra. To idziemy teraz na pole. To było tutaj, tak? Mogę kryptę w sumie tu zaznaczyć. Chyba. Aluj z tym. Chleb się odda, jak będę tam przy okazji.
Aha, tu jeszcze zrobimy. I może te skolopendry wyjdą. Miecz z meteorytów, ale gorszy, bo mam katanę, która jest bardzo mocna. Tamto będzie miało chyba 45 też. Ale coś tam jeszcze dało, meteor, nie pamiętam. Ale luj z tym na razie. O, są. Zjadarki. Przetestujmy nowy miecz. A właśnie, przy okazji 20% jeszcze, pyk. Która jest? Muszę pamiętać, że tylko 6 godzin ten buff trwa. Test, widzowie, test. To lepiej jest. Podobnie. Myślałem, że na hita padną. Przecież to było grupowym. Grupowy mam najsłabszy. Bo w inne dodawałem levela. A, już coś wykonaliśmy. Zlecenie. I pył dla... O! Ta, to też na hita nie pada, widzicie? Ale szybciej. Wtedy to na dwa komba padało, teraz na jeden i jeden. Jedno kombo, jeden hit, coś takiego. Ty, a gdzie są utopce? O, ty co? Wy tam. Wy to główna, więc leżeć. XD. Jest boss! Jest boss! XD. Kwas jakiś tam, złoto. Naszyjnik z turkusem. Nie pamiętam, dla kogo to miało być. A, dla tej. No tak, za kartę chyba. Więc to mi się podoba akurat. Na pola miałem iść. A gdzie są te skolopendry? Czekajcie, chwilę tu pobiegam, bo ostatnio mi tu wyskoczyła. To byśmy mieli też tego questa, bo 4 miały być, a 3 były. A i tak dobrze idziemy. O, jest. My jesteśmy w nocy tak zboostowani, bo mamy w nocy wszystkie boosty, jakie istnieją. Dzień się nie opłaca w ogóle grać już tym Geraltem. Ciekawe. Ciało leży tu od dawna, ale jakaś siła powstrzymała kości przed rozkładem. Nie, Milky, chyba wiesz. Wilki to olać. To żal w ogóle lać. Teraz tak, tutaj. Ile mamy miejsc? Dużo. Majki? A, Majki. Może być. Krypta, gdzie była krypta? Tutaj. Ty, ale najgorsze, że ten kowal nie zrobi tej zbroi, więc zebrać te kawałki i tak to gówno da. To jest najsmutniejsze. Co za ciało?
Starsza krew. Woda. Jak on? Co tu jest? Heju! Ej, to nie jest ten boss? Cześć, jeżeli to był boss, to w dupę ta gra jest coraz łatwiejsza. Ja pierdziele ty. Jak mogą istnieć ludzie, którzy straszyli Wiedźminem 1? W tupę, wy macie problem z przejściem na pasach? Oczywiście przepraszam za wyzwisko. Ale szczerze pytam. W tej grze, jeżeli chodzi o walkę, nie ma żadnych trudności. To jest... Tu nie ma żadnych, to jest przygodówka. No tak, gra na chillku taka, tu nie ma żadnego wyzwania w tej grze. Ale to nie mówię, że to źle czy dobrze, tylko po prostu się zastanawiam, z czym ludzie mieli problem, no bo przecież ta gra nie jest trudna w żadnym stopniu. Też nie miała raczej taka być, mi się wydaje. To miała być bardziej taka fabularna gra. I jest. Co ty gadasz? Nawaleni, Suchar, Slay i Over właśnie dojechali nawaleni do Kyoto Uberem za 700. Bruza zostawili w hotelu. Ale on chyba nie ma pieniędzy, więc co? Zostaje w Japonii? Trzeba będzie szoty pooglądać jutro coś. Oj, trzeba będzie. Burmistrz gdzie był? On się nazywał... Dom Sołtysa, to nie burmistrz, tylko sołtys. Dziadek, ale ty zrobiłeś radon na SL1, a ta gra jest jak radan. No jest, jest. Nie no, w dupę. Ale nie no, to nawet dla ludzi, co nie grają w Soulsy, ta gra nie może być problemem, no bo to jest przygodówka. Rozumiesz? Nie wiem jak inne Wiedźminy, ale ta część to jest przygodówka. Tutaj grasz sobie i poznajesz fabułę, nie? Tu nie ma być problemem, nic. Sołtys! Sołtysu, sołtysie, śpicie? Śpicie. Pieprzcie się w takim razie. Gdzie jest ognisko? No w dupie. Ty, to w sumie pochodźmy po chatach. Zaraz do Celiny. Może jakaś wieśniaczka będzie chciała się poznać. Babcia mówiła, że nie ma nic piękniejszego i groźniejszego zarazem niż taniec. Co ty piszesz? Babcia mówiła, że... Babcia mówiła, babcia mówiła, babcia mówiła. Chciałabym mieć takiego ślicznego synka jak Alvin. Loj. Tutaj się prześpimy.
O! No ta, to twoja córka. Monster! Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiat... mówią też... Nagroda jakaś... Przynieś mi do... Zabiłem ryboluda. O najwyższy, co 800! Bierzcie 800 orenów i zabierajcie mi stąd to brzydactwo. Bardzo jestem zadowolony z tego powodu. Czekajcie, bo ja miałem zrobić... tutaj na dole. A zębów? Dla kogo to? To wiedźmy. A do tej Ali coś tam. Muhammad Ali. Tak. Chciałbym porozmawiać. Jestem w złym humorze i nie mam ochoty na pogaduszki. Nie o to chodziło. Tak. Mam dla ciebie pierścionek. Jasper, aktywacja. No, pokaż. Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż pierścionek zaręczynowy Aliny. Jest, jest. Patrz to. Gdzie dostałeś tę tandetę? Od dziada proszalnego czy na jarmarku świętego Grzegorza? Ale niech będzie. Pokażę Alinie, że mogę mieć każdego chłopa. Dobra. Cóż. Milcz i całuj. No dobra. No dobra. Su jest w dupę. Nawet nie podobno do tej grze, no ale luj. Ja jestem koneserem kart, tak? Nieważne co na nich jest. Nawet chłop. Nie mogę. Kajki. Dobra, luj. A czekajcie. Aluj. Pójdźmy oddać jeszcze te zęby. A i komu te? Te skolo coś tam w dupę to komu? Elfi rzemieślnik? Kto to w dupa jest? Elfi rzemieślnik? Nie znam go chyba. W jaskini był? O. To do jaskini mamy dwa questy do oddania. Czwarta. To oddamy, prześpimy się chyba. O 6 nam się buffy skończą. Dawaj. Czego chcesz? To ty zostawiłaś ogłoszenie na słupie? Tak, w sprawie zębów z jadarki. Potrzebuję 10 sztuk do eliksiru miłosnego. Eliksiru powiadasz? Proszę, oto one. Dziękuję. Chowajcie dzieci, wiedźmin leci. To jest dla ciebie zabawne? I to jest śmieszne? Tak. Czego chcesz? Przysłał mnie murarz Harn. Budowniczy od 7 boleści. Uszczelniał mi kominek. Od tamtej pory albo jest tu sino od dymu, albo zimno. Niech zgadnę. Budowa mostu nie idzie. Zgadłaś. Po co mu wiedźmin i wiedźma? Harn ma problem ze skrzatami. Nocą niszczą części mostu, które za dnia naprawia. Skrzaty faktycznie potrafią być złośliwe. Niech się zastanowię. Pewnie próbował odpłacić im pięknym za nadobne i teraz są śmiertelnie obrażone. Jest szansa, żeby ich jakoś pogodzić? Musisz skarb ich odzyskać, widzi mi się. Skarb? W krypcie na polach żyje inne plemię skrzatów. Złych i złośliwych nad wyraz. Co? Owo plemię skradło naszym skrzatom ich największy skarb. Uprzążna kota. Uprzążna kota? Ano tak. Albowiem skrzaty na kotach jeżdżą, tak jak ludzie na koniach. Musisz do Ekrypty pójść i uprząż przynieść.
Potem ona mnie troluje chyba. Gdzie ją znajdę? Najpewniej trzymają ją w kapliczce jako dar dla bogów. Kapliczka wygląda jak miniaturowa rzeźba świątka, podobna do tych, co je na rozstajach dróg stawiają. Skąd to wszystko wiesz? Mogłabym powiedzieć, że wyczytałam z kurzych flaków, ale prawda jest bardziej banalna. Pewien skrzat zakochał się we mnie na zabój. Spotykam się z nim, a on opowiada mi o wszystkim, co się dzieje w okolicy. Tak. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, dzięki za pomoc. Coś jak mini Mike i tamta? Bo to tak działa, nie? Bo jak ma to działać inaczej? Czy ja mam kota? Nie, trzeba zrobić. Czego chcę? Aha, nie zrobię, bo u niej się spać nie da. To wezmę pochodnie. Ponoć najlepsze uprzężne kota produkują w Łodzi. Czemu? Ty, a może pójdziemy na ten? A chyba pójdziemy oddać tamty quest, tak jak mówiłem. Co, Egitka? Co się stało? Co się stało? Co się dzieje, Egitka? Co się dzieje? Co się stało, Black Blue? Właśnie, o której to godzinie jest ten? Po streamie jeszcze się to zobaczy? Mój kot teraz siedzi i mi zasłania. Musisz go ujeżdżać. Niestety nie ma wyjścia innego. Aha, jutro ma być. Okej, okej. Tak, wiesz, zazwyczaj by... Spoko, spoko. Wiwerna. XD. Aha, dzisiaj już coś widziałeś, tak? Ciekawe to jest. Zerknę też po streamie jutro. Może coś będzie widać. Zostawcie króla! Ja pierdziele, ty króla zabili. A, to nie są potwory. Żyję. A ten siedzi? On tu był? Miałem do niego zagadać, ale... Znowu go nie ma, nie wiem, on w dzień może jest. Albo wcześniej, nie aż tak późno w nocy. A ona jest? Jest! Widzowie, karta! Porozmawiajmy. Rozmawiamy.
Wiesz, gdzie mogę Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu pani jeziora, na brzegu. Czasami wyznawcy Dagona... Rozumiem. Tak, chyba ja muszę do dnia pospać. Odzyskałem twój naszyjnik. To świetna wiadomość. Teraz kwestia twojej nagrody. Mogę ci dać księgę o Wodianoi, runę ziemi, albo będę leczyć twoje rany, ilekroć do mnie przyjdziesz. Co? Ale gówno w dupa, gdzie jest karta? Gdzie masz kartę? Ja czytałem o nich książki już chyba. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Księga o Wodianoi zawiera wiedzę o wszystkich typach ryboludzi. Runa ziemi służy do wzmacniania twego miecza. Możesz też wybrać mnie. Wtedy będę cię leczyć. Wystarczy, że przyjdziesz. Dobra, nabejtuję z tym ostatnim wzmocnieniem miecza. Wiesz ją? Obydwie te rzeczy są głównym, tak szczerze, bo to już czytałem. Miecza nie zrobię. Chciałbym na stałe zostać twoim pacjentem. Nie ma znaczenia, co wziąć. Wiedziałam, że się na to zdecydujesz. Zawsze, gdy do mnie przyjdziesz, uleczę twoje rany. Może dostaniesz przy okazji całusa. Dziękuję. Fluszer. Mam dla ciebie coś jeszcze. Ta czerwona wstążka to amulet, chroniący przed utopcami. Weź, na pamiątkę. Dupa. A, to się da nosić. No nic, no nie będzie u niej karty. To jest totalnie sad. Pośpijmy do rana, żeby stary wyszedł. Chyba, że już jest. Ile to minąć musi? Król jednak żyje. Wstał, się otrzepał i poszedł. Pośpijmy do... O, level. Czekajcie, weźmy może... Wszystko to już jest trochę gówno, weźmy to i może ulepszymy sobie styl walki. Gdy przeciwnik jest podpalony. Dobra, pośpimy do rana, zaraz pośpimy do nocy i pójdziemy dalej questy porobić. Sterowanie jak pasuje? No normalne, nie? Takie, o, zbiegasz se. Wszędzie niewidzialne ściany, ale da się wszędzie dostać jakoś. W miarę. Zobaczmy, czy stary jest. Pogadamy z nim. Znowu do nocy. Ale starego nie widać. Ja pierdziele, kiedy on jest? Kurde, co on wykitował? Chciałem questa u niego wziąć. Już widzę tę minę RB, jak się obudzi i zobaczy, że chłopaki żartowali i się rozpłacze, bo będzie się bał sam do nich pojechać.
No ale czemu on ich olał, bo nie rozumiem. Przecież oni mu tam sporo sponsorowali chyba na tym wyjeździe i ich olał jakoś. Z dupy, tego nie rozumiem. Będziemy musieli szoty pooglądać. A, tu jest ognisko, to tu pójdźmy spać. To bliżej. Bo to RB. Aha. Aha. Ręka, którego karmi pięść, która go pije. Legendarny cytat zastosowany w tej sytuacji. Ale jak to bije? Oni go biją? No nie ma starego, no. Nie podejdę, tam może z wody wyskoczy, nie wiem. Stary chyba wykitował, kurde. Chyba, że po prostu to jest blok fabularny, że go teraz nie ma. Może tak być. Czasem tak bywało. Chłopaki mu nawet bilet do Japonii opłacili, a on sobie tylko powrotny. On na przykład zamówił ostatnio najdroższe jedzenie na jeny i nie zjadł, bo jednak mu nie smakowało. No to jest RB, nie? To jest po prostu RB. Co można tu innego się spodziewać? Aha, ja jeszcze nie miałem iść spać, ale już poszedłem, to pójdę jeszcze do... Do jaskini pójdę. O kim mowa? O RB. Odejdź stąd. Słuchajcie, ja ten chleb mam? Już zapomniałem, to jest pleśnią chyba. Jest Blaglu, no. Jest chyba gdzieś obok Tokio, ale nie jestem pewny. Ty coś sugerujesz? Jezus Maria. Tu topce won. Ale to są pety. Co to? Ten? Skąd on tu? Dobra, pieprzyś te utopce. Dzięki. Taksonomik dał na Golibordę 6 zł i 66 groszy. Siema, dziadek, dawno mnie tu nie było. Pozdrawiam. Siema, witam. Diabel. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!